No, pomiędzy szynami mogli postawić, byłoby najlepiej. Stacja legionowa, a skąd pan wie? Muszę jedną rzecz zobaczyć. Aha, wystąpił błąd. Tylko podpowiem, że ten cały sprzęt to teraz w super cenach znajdziesz w Media Expert. A to fajnie wymyślili. Tak w sam raz dla studenta. No raczej. Michał jest coś innego, co mi zużywa cały proces. Nic. Menadżer zadań jest najlepszy. Nic. Jedziemy. Może będzie lepiej. Zobaczymy. No jest lepiej. Zgadza się. Mi się nadała pełna moc, to ja nie wiem, ja nie nadawałem pełnej mocy. Ograniczenia dostanę godzinę w będzie, co wypadało wyzwolnić. Wjeżdżamy. Wjeżdżamy, drodzy Państwo. Szlakowa strona godziną. Dobra, i wjeżdżamy w peron. Chwila prawdy. Jakby porównać open race do maszyny. Ja w jednej maszynie, ale chciałbym poznać, czy warto iść w Open Race. Nie, ja też jestem w jednej maszynie. Open Race jest bardzo nierealistyczny symulator. No tak powiem. Jak dla mnie maszyna jest o wiele lepsza. Ostatnio sobie jechaliśmy ST-43 w maszynie. Znaczy ten symulator jest nierealistyczny pod wieloma względami. Nawet rozruchu tych lokomotyw. Nawet mogę tak powiedzieć, że jest nierealistyczny pod względem rozruchu lokomotyw. Co się dzieje? Po tylu latach za nastawnikiem maszyna bardzo pana zaskoczyła. No,
właśnie maszyna jest bardzo realistyczna. Tutaj powiem panu, że można sobie wcisnąć nastawnik jazdy na maksa i on sobie jedzie, żaden nadmiarowy nie wyskoczy, nic się nie stanie, nie? Więc no... nic nadzwyczajnego. A maszyna widać, że jest robiona pod to, żeby to jakoś wyglądało. No, kibelki stają, jadę się. Mamy 5 minut do odjazdu. Więc sobie poczekamy, nie? Ja mówię, no ja osobiście wolę maszynkę. Naprawdę bardzo mi się podoba, może nie ma takich fajnych scenariuszy i takich tras, jakie są tutaj, ale pod względem prowadzenia chyba jednak wybiorę realistykę prowadzenia pociągów niż ładne scenariusze. Bardziej mi się opłaca to, że się fajnie jedzie realistycznie, a nie, że nie wiadomo co się widzi po drodze. Trajs i też uruchamianie SU-45 jak z rzeczywistości magia. No ja w Trajsa osobiście nie grałem. Nie miałem okazji takiej. No ja muszę teraz czekam na Sim Raila 2022. Zobaczymy, czy uda się, aby wyszedł w jakimś najbliższym czasie. W ogóle mamy tutaj raz, dwa, trzy wagony klasy drugiej i jeden klasy pierwszej. Nie możemy się przełączyć pomiędzy widokami w wagonie. Też jest bardzo fajne. Chiński autobus za dworcem. To jest szczeciński? Nie poznański na tym Transcomie, czy jak to było? Bo ten pies to mi się zawsze z Poznaniem kojarzył. Może jakoś, nie no, raczej kamerą się nie uda dotrzeć. Ciekawe. Najdłuższy pociąg pasażerski w Wrocław-Kołobrzeg na ET22 i 17 wagonów, siódemka ledwo dawała radę. No, 17 wagonów to się nie dziwię, że ledwo dawała radę. To jest trochę wagonów. Nie, 17 wagonów, na co komu tyle wagonów pasażerskich? Aż tyle pasażerów chciało jechać? Nie wiem, czy w klasie pierwszej jest Wi-Fi, no nawet w klasie drugiej jest, więc w pierwszej też chyba powinno być. Euro 07 i 16 wagonów jakoś jechało. Ale EP07 z tą przekładną to nie opory szło popalić przy rozruchu. No to naprawdę, a czym się różni Euro 07 od EP07? One nie są prawie identyczne? Mi się zawsze wydawało, że to są prawie te same lokomotywy. No ale tak na przemian jeździły. Raz EU07 przyjechał, raz EP07. A teraz to tylko prawie ciągle widzę. EP07. Już EU07 rzadko się widuje.
myszce to nie aż takie jeżdżą, ale gdzie one się pomieszczą w tych peronach? To mnie zastanawia. Ale ja nie jadę w regionie klasy pierwszej, panie Simon. Ja jestem w lokomotywie. Dobra, zamykamy sobie drzwi. Dobra, drzwi zamknięte. I ruszamy, nie? Co to za odgłosy? No, nigdy nie słyszałem do nich odgłosów przy ruszaniu w wagonie. Nie znam. Po prostym torze jeszcze do tego. O, 07 ma i ma przekładny i mniej zębów. A EP07 ma przekładny z większą ilością wypadek, co przekłada się na szybsze przyspieszenie. Takie buty. Czy EP07 lepiej przyspieszy od EU07? Dobrze wiedzieć. No już jedziemy z maksymalną mocą w tej lokomotywie. Tak działa ten symulator. No. Że można dać właściwie na starcie 100% mocy i tyle. Następna stacja Monire, no. Dobra, Szlakowa 120, czekamy aż wszystkie wagony wyjadą. Dobra, i się rozpędzamy. EP07 lepiej przyspiesza i łatwiej osiągnąć 120 km na godzinę. Ale jak nie, jest skład za ciężki. No, 07 dłużej się rozpędza i łatwiej jej uciągnąć ciężki skład pasażerski, czy nawet jakiś towarowy. Aha, no to już teraz myślę, że rozumiem różnicę pomiędzy jedną a drugą. Dobra, Szlakowa 150, my się rozpędzamy na maksymalnej prędkości 125 na godzinę. Tutaj Simon widzę, że się podnieca czymś. No i dobrze wiedzieć takie różnice o lokomotywa. Tak nawet jak się idzie gdzieś, się widzi takie lokomotywy, to chociaż sobie można pomyśleć, o ta jedzie tak, ta jedzie inaczej. Tak inaczej. Niż na przykład nie wiedząc nic na temat lokomotyw i idąc na pociąg i o, jedziemy sobie dzisiaj i tyle. Jedzie się jako pasażer, a się nie wie, czym się jedzie, po co się jedzie, nie? Jak to wygląda? No i to chociaż człowiek się mniej więcej orientuje, jak to jest. Co musi czuć ten maszynista, nie? Osobowym jedynie Góra Transport Główny ciągnęliśmy pociągi do przy tamtej prędkości 20, 50, 60, 80 km na godzinę łatwiej było bykiem jechać, łatwo nie było utrzymać niską prędkość. No tak, no się nie dziwię, a to tam aż takie wolne prędkości, co?
To się nie opłaca w ogóle jechać jako pasażer, jak tam mają jechać do pociągi 20 czy 50. Ale lepiej wsiąść samochód i pojechać samochodem, nie? Się jeździła, 4 godziny się jechała. A teraz co inaczej? Kiedyś tak, kiedyś polska kolej tak miała, że się pomału jeździła. O, tu pod górę ciągniemy, pod górę. Bo ciężko idzie. Dzisiaj dużo osób przychodzi na transmisję. Jednak Open Race chyba lepiej ściąga ludzi niż maszyny. Budzi on, spać jeszcze nie powinien. Jeszcze za młoda godzina. Na spanie dopiero 21:44. Też fajnie. Oczywiście idę. No muszę sobie do domu przywieźć, bo sobie w pizzerni wymyślili, że jak chce się mieć promocję, to trzeba samemu przyjść odebrać pizzę. Panie Simon to codziennie ma pizzę. No. Pan to zupełnie co innego. Za bardzo nie ogarniam tego symulatora. A jak u mnie jest transmisja, to u pana jest pizza, dobrze.
To będę robił rzadziej transmisję na żywo, żeby pan nie wszedł. W takim razie dobrze. Będę wiedział robić rzadziej transmisję. Syn idzie. Syn pana idzie do teatru, a pan na kawę. A i zawsze miałem na kogoś gdzieś czekać, jak pan w jakim dużym mieście, to też szedł gdzieś albo na jedzenie, albo na lody, no. Jak też ja kiedyś tak chodziłem. Całkiem możliwe, że lewitowała, panie Michu. I mi się nie zdziwił w tym symulatorze, wszystko jest możliwe. Ale za bardzo zwolniliśmy. Zwolniliśmy do 120 na godzinę, a to nie może tak być. Zwyczajna kawa. Mrożona. Ja nie wiem, jak to bym pije, ale lubię mrożoną czekoladę na przykład. O, taką na zimno, z lodem. Gdzieś inny. U mnie też dzisiaj spokojny dzień, panie Sejmonie. Byłem sobie dzisiaj na grzybach. Trochę ich nazbierałem. Więc no, jestem zadowolony z tego, że udało się ich zbierać, nie? Odjechaliśmy punktualnie. To znaczy bardzo długi czas postoju zamieniliśmy takie na nadrobienie. Tu widzę, że o mobilnie już będziemy mieli czasu, tak właściwie nie mamy liczonego na wzięcie pasażerów. W następnej mojej rodzinnej miejscowości też widzę, nie mamy policzonego czasu na wzięcie pasażerów. Zazwyczaj Intercity ma minutę postoju zaplanowaną w rozkładzie jazdy. Może kiedyś, bo ta scenaria jest chyba na 2019 rok, jeszcze tego nie było. Nie wiem, nie wnikam. Ale aktualnie są minutowe. Zostaje. Co panu pan pije? Jak pan staje? To już serce źle pracuje, no tak. Za dużo kofei. Jak już mam pić coś, co daje energię, to tylko energetyki jakieś. Tak to żadnych kaw innej nie pija. No i była kiedyś taka herbata. To już jakieś energizujące. Zapomniałem to. O, guarana. Guarana. Też kiedyś piłem. Guarana. A kawy jako kawy to nie za bardzo.
ale te wszystkie cienie z jej drzew znikają przed samym pociągiem. Oto ładny, dłuższy skład pojechał. O 120, panie Hamuj. Nie widziałem znaku, który by o tym informował wskaźnika. O, i następny semafor na stój widziałem. Trzeba zwolnić w takim razie. A nie wiadomo, skąd nam się on wyłani. Dobra, trochę chyba przesadziłem. Tu perony mamy? Aha. Próbujemy zrobić coś takiego jak kiedyś w maszynie, nie? I zatrzymanie się z pozycji pasażera. Nie jest to takie proste jak w maszynie, ale niech będzie. Sprawdźmy tylko. No, tak. Mieściliśmy się? Zmieściliśmy się, dobrze. Zbliżamy się do stacji Magienna. Tak. Już przesiadki na pociąg donikąd. Pan to jest dobry, panie Miło.